Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z góry przepraszam, że nie mamy tutaj tego głównego ekranu, w którym wybieramy postacie, ponieważ zaczęłam dla Was nagrywać odcinek, ale akurat w trakcie odwiedziły mnie bardzo miłe panie zapraszające na kongres organizowany przez Świadków Jehowy. Ulotkę wzięłam, podziękowałam. W każdym razie muszę skorzystać z opcji przewiń i dopiero zacząć grać, aczkolwiek przeszłam tylko dosłownie pierwszą scenę, więc nic tutaj za bardzo to nie zmieni. Także zapraszam Was do oglądania. Gramy teraz Bonnie, czyli naszą bohaterką numer 3, a akcja dzieje się 220 dni po wybuchu epidemii. Okej, zgadza się. Okay, got one. A snake for a tongue. You're so bad at this. Would you rather have a snake for a tongue? Awful. Or lobster claws for hands? Okej, czyli tutaj mamy taką gierkę, która rozładowuje napięcie. Mianowicie, co wolałbyś, wolałabyś mieć? No i tutaj mamy propozycję, czy wolelibyśmy mieć węża zamiast języka, czy też szczypce homara zamiast rąk. No i cóż, wąż do mnie nie przemawia, już wolałabym mieć szczypce homara, mogłabym wiele więcej rzeczy zrobić, a ten wąż zamiast języka, no nie bardzo, także taką opcję mam zamiar wybrać. Can I control this snake, or does it have free rein? Free rein. Well... I'm thinking. Think harder. And how exactly do you think harder? Lobster claws. Weirdo. Think of all the crazy stuff you could grab. All I'm saying is, good luck finding a man if you have lobster hands. Good. No nie no, nam powiedział, że powodzenia, że znajdziemy sobie faceta mając szczypce homara. No, jestem pewna, że na pewno to jest gorsze niż wąż zamiast języka. No nie, nie wydaje mi się. To by byłoby gorsze. Think I'm not looking for one then. No nie szukamy faceta. Nie. Okay, how about... Well, never mind. I probably ought to stop bugging you with stupid hypotheticals. Oh, come on. You'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. Though, you gotta admit, anything is an improvement. That came out wrong. What I mean is... Cóż, ty też nie jesteś idealny. You were... You know, you're not perfect either, Mr. Lobster Hands. Maybe I should spend a minute listing off your flaws. See how you like it. Me? I ain't perfect? That's right. And you're older than dirt. Look, as long as you stay off that stuff, you can have all the flaws you want. I mean it, though. Czyżby czuł mię tę? You were still so hooked on that stuff. Well, I never thought you'd make it. You ain't out of the woods yet, I know, but... Well, you've come a long way, Bonnie. And I'm proud of you. Okej, czyli wiemy, że ta grupa zaopiekowała się Bonnie, czyli naszą aktualną bohaterką, a ona była od czegoś uzależniona. I udało już się jej przebyć długą drogę w związku z tym. Oh, shut up. Oh, shut up. What are you, my sponsor? I'm the best you got. God help me. Look. You know I ain't going nowhere, right? As long as we're together, I'll be there for you. You ain't gotta worry. You know that, right? No jasne, wspieraj nas, ale zwolnij troszkę. Slow down, Leland. Bonnie, Leland? Bonnie? Dee? Hey, honey. O, żonka. I found us something. What are you two up to? A co ci to? Prywatna sprawa. It's private. Private? Confidential? Confidential, I see. And what was the topic of this confidential board meeting? Nic, co cię to interesuje. We were worried about you, huh? Na well, pewno. I'm just dandy. I got you a present. Oh, you shouldn't have. What'd you find? I'll tell you later.
I don't mean to interrupt your chat with your girlfriend, but we gotta get moving. Co? To jest jego żona nam powiedziała, że jesteśmy jego dziewczyną? Czy przyjaciółką w takim sensie dwuznacznym? No nie. Już jej nie lubię, także będę robić wszystko przeciwko niej. What the hell was that? What the hell was that? Co to było, no? So, where'd you get the bag, Dee? Dee? Okay, skądś ma... Dee, did you hear torbę? Me? Co tam jest? What's in the bag, Dee? I told you, it's a surprise. Niespodzianka, aha, już się boję. Hey, Dee, when we get back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon, you like this color? It's my favorite. And after today, I could use a new coat, you know? Same here. I feel like a drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but Dee, that bag. Look, I found it down the road a piece, all right? Where down the road? Some place off that away. You ukradłaś. You gotta give us more than that. Did you steal it? What? Dee, Bonnie's right. If you stole that bag, we need to know. You don't gotta make no big deal out of it. You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week. Okej, ona się pyta, kiedy ostatnio z nią się zgadzał w czymkolwiek, był po jej stronie. Taka moja mała uwaga, nie wiem czy zauważyliście, wydaje mi się, że te głosy są takie same albo bardzo podobne. Na pewno akcent jest taki sam, no wiadomo, wszystko dzieje się w tym samym jakby obszarze geograficznym, aczkolwiek wydaje mi się, że niektórzy aktorzy, którzy podkładali głos w pierwszym sezonie, tutaj też grają. Takie mam wrażenie. Nawet mogłabym coś tam stwierdzić, kto kogo podkłada aktualnie, ale no nie jestem pewna. Może być to właśnie podobne przez sam akcent. The last month. All right. I can't remember one especially, but I know I have. No nie pamiętam. This is how all our fights go. Every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who stopped. Hush, your voice is down. But you are the one who made me stop. Irregardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. Dobra, przestańcie, bo... Now we're you're gonna draw every damn thing for miles around. You keep on goddamn middle of nowhere place. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. Ktoś tu przyjdzie. Cisza. I can't believe you are still... Shut up, Dee. Leave Leland alone. This ain't your business, Bonnie. This is between him and me. Enough. Dee, she's right. We're acting like a couple kids. That's just because you ain't listening. Bonnie, darling, I'm sorry we're... Darling? Ow. Dee, come on. Save it. I know what side your bread is buttered on. Ouch. Yours too. Dee, no. Czyli co, podejrzewa, że mają romans i chyba jest to możliwe, aczkolwiek jeszcze nie doszło do niczego. Now's not the time. Dobra, bitch. Whatever issues we got, we'll hash them out later. Bitch. Bonnie. Go to hell, Bonnie. This is the thanks I get after what we did for you. I'm sorry. Tak, czyli pomogli jej. I just want to get somewhere where I can change my clothes. And then you and your girlfriend can... Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run. Come on, we gotta move. What are you talking about? Jestem dobra w takich scenach. Także mogę zginąć. Nie przejmujcie się. Będziecie mieli więcej zabawy. Kurde no. Nie krzycz, tylko biegnij. Tamta jeszcze go ciąga, no wiecie co? I zwiał. No to rzeczywiście super się popisał. Facet. Auć, za mało terenu jak dla mnie. No właśnie. Jeszcze jakiś brzydal nas tu dopadł. Nie! Ej, spadaj! Zwiewają, super. Rzeczywiście nam pomogłeś. Wspierasz nas. Świetnie. Pole kukurydzy. Kojarzy mi się z drugim epizodem. Znaczy z drugą historią, historią Shell. O nie! Nie, ja nie jestem w tym dobra. Zginę zaraz. Co tam?
tamtej się stało. Siu! Nie! It's too damn dark out here. Hops. Nie! Shit. Where are you? A co cię to interesuje? Skikamy. Call out if you see him. Come on, Bobby. Come on. Okej. Nie jest tak źle jeszcze. O, skoczymy dwa razy na wszelki wypadek. Nie. Anything? No. O, to chyba ta czarna, którą mieliśmy zabić jako Shell. Dobra, czyli wy znowu na... pierwszy raz nam się iść teraz za zębia w sumie. Nie znowu. O, udało się. Wow, super. Jak dla mnie to nawet bardzo super. Mama, watch over me. Teraz ci mama nie pomoże niestety. A to byli ludzie, okay, więc... Bonnie, stay calm. Find a weapon. Nie dogadaliby się? Dobra, no jest tylko jedna możliwość broni. Dobra, musimy poluzować. Mamy. Co to za brzydel? Co? You're dead. No sorry, ale kliknęłam. Dobra, niech będzie. Jak mówiłam, w końcu możecie sobie popatrzeć, jak się ginie w tej grze. Tak jestem zdolna. Mama, watch over me. Dobra, to już było. Bierz pręt. Okay, Bonnie. Stay calm. Find a weapon. No bierz go, no wiecie co. Okej. Okay. I hopsa. Bonnie. Czegoś też tu chciała. O matko. Dee? Oh God, Dee, I'm so sorry, oh God. Why? Chyba jej się oczko jedno nie rusza. Czemu nic nie mówiłaś, no? Trzeba było się drzeć. How bad is it? Why didn't you say anything? You should have said something. You did this. Oh, God, you killed me. You killed me. Sorry, podeszłaś pod broń, no. I should never trusted you. Just a junkie. Nie jestem żadną ćpunką, spadaj. Tak mi przykro, powiedzmy. God, I'm so sorry. So, I can't. Oh God, God. Do you fuck up again? Take him. I. No, God, I'm sorry. I need him. I need you both. Dzięki. Thank you. Czy co, to był wypadek, no? Dee, I would never. I swear this has nothing to do with him. It was an accident. You fucking junkie. Ej, spadaj. Jeszcze się musisz na mnie wyrzeć na koniec. Dee, did you find her? Okej, trzeba będzie się tłumaczyć. Honey, I thought they got you back there. Nie będziemy go kłamać. Jesus, are you shot? Tak, zostaliśmy postrzeleni. God, what happened? Oh Jesus, oh Lord, no podeszła, Bonnie, no co zrobimy, no? Tym się zacięłam. What happened to you? No cóż, your musiałam. Face? Her face, Bonnie. I had to. I thought you would. What do you mean, Bonnie? What was that you just said? It really was an accident, Leland. It really. You did this? You did this to my Dee? Oj, nagle twoja ukochana, tak? Dobra, no to byłam ja, no ale nie, dobra, co się stało, to się nie stanie. Done is done. We have to get going. Oh,
What's done is done. That's all you have to say. Back this way. Oh, I feel sick. You're going... Which way? There. Call out if you see him. I think I heard something over here. Raymond, come on. No chodź. I ain't leaving her. No to twój problem. No to cię zabiją. They'll kill you. Leyland. I think I see him. Over here. Dobra, czy mi się wydaje, czy to była ta drużyna Shell, właśnie ta ekipa? Oni mówili właśnie, że jedną latarkę zgubili gdzieś na polu kukurydzy. Więc domyślam się, że w tym momencie, czyli to było wcześniej. Tak, tak było, ile pamiętam też, jeśli chodzi o rozkład dni. To już koniec? Czy zostały nam tylko dwie historie? Bardzo to króciutkie. Średnio 15 minut na jedną historię. Mamy 5. To sami sobie policzcie. No niewiele tego czasu. Ale znowu mamy tutaj wiele więcej postaci. Właśnie twórcy mówili, że musieli zrobić praktycznie prawie dwa razy tyle tego tych modeli postaci, co były, które pojawiły się w pierwszym sezonie. Także... No nic. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli nie, to oczywiście napiszcie, co się nie podobało. Postaram się to wszystko w najbliższym czasie ogarnąć. Jestem dość nieśmiałą osobą, także sam fakt, że coś tam powiedziałam, jest dla mnie dużym zwycięstwem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!